Do 15 maja wyznaczyli mi termin, żebym ja zwrócił te koszta. Roszczeniu z kwotą 9738 euro, czyli oni chcą cały koszt. Czyli oni chcą, słuchajcie, za felgi, regenerację, za transport lawety, za moją pracę i za części, które są w tamtym pojeździe, czyli za części mam zapłacić ja, za rożen, który został zmontowany prawidłowo, za to wszystko, co zostało zmontowane prawidłowo. Tam nie było mowy o tym, że on przyjedzie na reklamację. Nie, tam nie ma reklamacji żadnej. Tam już jest sprawa. Prosimy o przelew wyłącznie na rachunek depozytowy środków pieniężnych należący do strony trzeciej naszego biura. Rozumiecie? Czyli oni już chcą przelew. Ponadto jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów interwencji, za którą odpowiadasz naszej kancelarii, na kwotę 970 euro. Ja mam zapłacić 10 tysięcy euro? Witam Was. Tak jak widzieliście w miniaturze, tytuł, i wcale nie będzie to żart, więc posłuchajcie tej historii, która się wydarzyła na serwisie i która w zasadzie trwa cały czas. A chodzi dokładnie o samochód, który robiliśmy, było to z 4, a teraz nagrywamy z ręki. Tak, to będzie dosyć szybki filmik, bo szczerze mówiąc już jest po pracy. Wieczór się zbliża, a chciałbym iść do domu, bo ostatnio trochę za długo siedziałem na serwisie i trochę za długo pracowałem. Tak długo, że całą majówkę praktycznie spędziłem chory w łóżku, bo się rozchorowałem. Jak ktoś pracuje do pierwszej, mało śpi, to tak później jest. Ale nie będę tu się żalił, tylko chciałem Was ostrzec przed pewną rzeczą i przed tym, jak warto się zabezpieczać. Ja od dawna już się zabezpieczam, a dokładnie chodzi o prace serwisowe i o podpisy klientów, o protokoły, przyjęcia aut i tak dalej, zdjęcia i tak dalej. Natomiast chodzi mi głównie o klienta, pewnego klienta, nie będę Wam tu robił screenów z Facebooka, z fanpage'a, co było pisane, co było mówione, co było robione i tak dalej, bo jak mówię, no chciałbym iść do domu, a nie siedzieć przy filmie. Dlatego też Wam opowiem tą sytuację i poczytam z komputera, którego mam przed sobą otwartego, w ten fanpage, co tu się wydarzyło. A więc może tak, na samym początku przejdę do listy, jaka była tutaj zrobiona. Listy, bo to jest dosyć poważna sprawa. Ja Wam pokażę zaraz tą listę i tylko zamaluję po prostu VIN pojazdu i niektóre dane. Robiliśmy pojazd, gdzie klient do nas przyjechał i on powiedział, że chce mieć dobrze zrobione. Po prostu chce mieć dobrze, rozumiem, w porządku, i chce mieć dużo rzeczy wymienionych, takich jak na przykład sprzęgło, rozrząd, i głównie przyjechał do nas na wymianę rozrządu. A dokładnie było to tak: wymiana rozrządu, wymiana zaworów olejowych, które są pod kolektorem ssącym, sprawdzenie auta, wspomaganie ciężko pracuje, huczy, i tak było, no i sprzęgło do wymiany. I facet przyjechał, w zasadzie jego pracownik przyjechał lawetą do nas na plac, jego pracownik zostawił nam auto, wziął potwierdzenie, że zostawił samochód u nas, my też wzięliśmy potwierdzenie, że ten samochód został odstawiony, porobiliśmy zdjęcia tego samochodu, tak? Zdjęcia tego samochodu, pewnie ten facet mnie ogląda, więc już teraz pewnie wie, że zdjęcia mamy, i zrobiliśmy mu ten pojazd, zdemontowaliśmy silnik. Silnik był w stanie agonalnym, to znaczy chodzi dokładnie o wizualny stan, czyli był cały oblepiony olejem, był dosyć mocno zgruzowany, tak brzydko mówiąc. No i rozrząd też był w jednym miejscu złamany, ślizg. No niestety te pojazdy taką tendencję mają. Samochód miał przejechane 119 tysięcy. Niby niedużo po liczniku, ale trochę wyglądał na więcej, więc myślę, że miał więcej. Ale nie mi to oceniasz. 2003 rok, S4B6, 4.2 silnik benzynowy. Więc zostało dużo tutaj zrobione, i piaskowanie, malowanie koła pasowego, tak żeby facet był zadowolony. No i naprawdę zrobiliśmy to w stanie, że tak powiem, super. No, kolega się przyłożył.
Ja byłem z tej pracy zadowolony. Co do wspomagania, w pompy wspomagania nie było nowej. No niestety tutaj poszła używka, ale okej, pracowała pompa wspomagania dobrze na tym, co znaczy kierownica. I co zostało zrobione? Zostały wymienione węże cieczy chłodniczej, poduszka silnika, zimmeringi wału napędowego, ślizgi postawy hydraulicznej, rozrząd kompletny, uszczelki, uszczelniacze, sprzęgło, olej silnikowy, świece zapłonowe, łańcuchy, ślizgi, to już mówiłem, czyli w komplecie dyszy, wtryski, oleju, oryginału, w ogóle dużo rzeczy z oryginału było, rolka prowadząca, no i kilka innych rzeczy. Łączna kwota, jaka wyszła, to około 20 tysięcy, ponad tam chyba było, jest, dobra, 24 472. I jeżeli chodzi o te pojazdy, naprawy są naprawdę nieekonomiczne, ja każdemu mówię, ale znajdują się tacy, którzy chcą robić i ja to szanuję, no bo fajnie mieć 4,2, niektórzy chcą, ale z tymi pojazdami no niestety jest dużo problemu i trzeba robić wszystko ostrożnie i z głową, nawet jeżeli chodzi o klejenie obudów silikonem, bo potrafi z nich ciec. Na szczęście w tym przypadku tak nie było. No i samochód został oddany i w zasadzie się zaczęło. Słuchajcie, i w zasadzie się zaczęło. Nie miał do czego facet się przyczepić w tym pojeździe, więc przyczepił się, słuchajcie, do śrubki i do piasku. W kolektorze ssącym głęboko jest krypta i on przyczepił się do piasku, że tam jest kawałek piasku, i do śrubki, że jest ubrudzona śrubka. Jest to śruba, która została umyta zmywaczem i ja teraz zrobię dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie będzie z normalnej odległości, na załóżmy palce, o, a druga będzie z bardzo bliska, zdjęcie makro, to się chyba nazywa. No to zrobimy. Taka jest to brudna właśnie śruba. Ale tu nie ma mycie silnika, usługi, detailingu z silnika, w zasadzie bym to nazwał detailing, bo żeby piasku nie było grama, no to już detailing silnika, tylko wymiana rozrządu i mycie niektórych podzespołów, gdzie ten silnik wyglądał naprawdę źle. Muszę go złożyć, bo mamy dwa stoliki zajęte, jeden, drugi, no i tutaj zlatuje kolejny silnik 4.2 w cabrio, więc muszę się ruszyć, żebyśmy po prostu mieli wolny stolik, bo są dwa tylko u nas na serwisie. To jest BBK silnik. Są dwa stoliki, w zasadzie potrzebujemy trzy. Tu mieliście kawałek wycinku, teraz widzieliście, jak on wygląda. I no niestety, jeżeli chodzi o tą naprawę, tej naprawy nie nagrywałem. Mamy jakieś fotografie z tej naprawy, ale nie zrobiłem tego ze względu na to, że trochę byłoby to nudne, robiąc 4.2 ciągle na tym kanale, ciągle to samo robić, więc po prostu tego nie nagrałem. I chyba źle. Może o to się obraził, że nie było, ale była sytuacja, że byłem poza biurem, wracałem do warsztatu i dostałem na wiadomość na fanpage'a właśnie z tymi śrubkami. Później dostałem z felgami, że są porysowane felgi. No i szczerze mówiąc, nie miałem podczas drogi wglądu do zdjęć z lawety, jak auto odbieraliśmy, więc napisałem. Dwie felgi ponad zepsuliśmy, a dokładnie chodzi o uszkodzenia śrub od nasadki, gdzie no my mamy nasadki takie chroniące. Wiadomo, wszystkim można zepsuć, ale na felgi też szczególnie uważamy. Ale wiecie, no ja nie bronię tutaj żadnego pracownika, no a ciebie wszystko można jakby uszkodzić, znaczy chodzi o to, przez nieuwagę można wiele rzeczy zepsuć, więc podczas jazdy nie byłem w stanie tego zweryfikować. Zaproponowałem, że zrobimy te felgi w ramach reklamacji. Nawet już nie rozstrząsałem tematu, czy my to zepsuliśmy, czy nie. Po prostu zaproponowałem, ale widzę, że chyba się udało nabrać faceta w butelkę, czyli mnie. I
jedziemy dalej. Skoro zrobi felgi, może zrobić co innego. I dostałem wiadomość, że wysyła mi pojazd na lawecie, laweta jest jego. To już lampka mi się zaświeciła, coś jest nie tak. Napisałem, nie, proszę zdjąć felgi nad zoponami i wysłać nam kurierem. No i to była ostatnia wiadomość, bo dostałem, słuchajcie, pismo. Facet mieszka w Austrii, prowadzi działalność, nie będę mówił jaką, żebyście nie pisali, bo ja wiem, że dużo osób się znajdzie, którzy będą opinie pisać niepotrzebnie. Dostałem pismo i też proszę nie piszcie opinii pod tym prawnikiem, który mi to wysłał, bo to jest tylko prawnik, ale ja sobie je przetłumaczyłem, bo pismo zostało napisane po niemiecku. Ja Wam teraz zacznę czytać to z tłumacza, bo ja nie znam niemieckiego, jest to pismo po niemiecku. Według mnie jest to próba wyłudzenia pieniędzy na kwotę 24 tysięcy. Próba wyłudzenia pieniędzy na kwotę 24 tysięcy. Szanowny Panie Matuszewski, czyli ja, reprezentujemy Pana Józefa. Austria, bla, 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 tutaj napisali kilka rzeczy. I jeden fakt. Posiadasz samochód Audi S4. Wiecie, to jest przetłumaczone. Naprawiony powyżej. No nieważne. Nasz klient zapłacił natychmiast. Chodzi o naprawy. No zapłacił natychmiast. Tak było. Zapłacił natychmiast. Po oddaniu pojazdu okazało się, że uszkodzony jest silnik. Uszkodzony jest silnik. Występuje wyciek oleju silnikowego. Patrz załączniki A i B. Mamy tutaj bliźniaczą jednostkę 4.2 i zobaczcie, co mamy w tym miejscu. Na dole niżej jest pompa wspomagania, czyli przewód, który widzieliśmy na zdjęciu. A tutaj mamy, słuchajcie, bagnet. I wystarczy zrobić tak. O, tam kropla sobie zleci. I ta kropla znajduje się już nam na kolektorze wydechowym. Jak zrobimy tak, to ona leci na wydech po prostu. Czy dolejemy oleju i ona leci na wydech. Dokładnie pod miejscem, gdzie znajduje się nasza pompa. Natomiast tutaj mamy też bliźniaczy silnik, z tym, że jesteśmy od strony rozrządu, a strona z pokrywą do dolewania oleju jest po tej stronie i bagnet jest tutaj. Tutaj mamy wałek, spójrzcie, od klimatyzacji, a niżej jest wałek od pompy wspomagania i idzie ten przewód, o którym mówimy, no i tutaj idzie kolektor i centralnie ścieka sobie nam olej w te miejsce. Czyli te zdjęcia, które Wam pokazuję. Pojazdem nie można kontynuować jazdy. Naprawa jest zatem całkowitą awarią i nie jest wyłącznie winą zleconych. Prace nie zostały wykonane należycie, ale doszło też do ich uszkodzenia. Pojazd został uszkodzony. Twoja firma powinna przejrzeć pojazd i przeprowadzić niezbędne prace serwisowe i wymienić łańcuch rozrządu. Chyba to zrobiliśmy. Wszystko to się nie udało. Ponadto uszkodzone zostały cenne felgi, bardzo cenne felgi. Oj tak, one takie cenne, że naprawdę. Ja sobie trochę żartuję, ale zaraz zrozumiecie dlaczego. Śruby zostały obrócone przy użyciu nieodpowiednich narzędzi. Na sąsiednich zdjęciach są referencyjne. Muszę dalej skopiować, bo Google niestety ma ograniczenie. Uszkodzenia. Odzyskaj kwotę faktury. W związku z wykonaniem umowy nie przysługuje Państwu żadne wynagrodzenie. Rzucamy Ci wyzwanie, w związku z tym zapłacona kwota naprawy wynosi 24,472, to o czym Wam mówiłem. To pasuje do 5,738 euro. Uszkodzona felga, za uszkodzenie felg zostanie naliczona opłata, patrz załączone zdjęcia. 2000 euro za naprawę dwóch felg, a dokładnie chodzi za naprawę tych elementów, gdzie są śruby. W większości, jeżeli faktycznie się porysuje coś takiego, plastikową nasadką, jak my mamy, to znaczy nasadką, tylko z plastikową obręczą, idzie to spolerować. No ale no nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, więc... A zresztą o czym ja mówię, mam zdjęcia, nie chcę ich pokazywać, więc troszeczkę zamarzę, bo... Wiecie, jak to jest. To niech zostanie do sądu.
Później, jak sytuacja się rozwinie, to opowiem Wam więcej o tej całej sytuacji i pokażę Wam też zdjęcia i screeny z rozmów, które już są porobione. Więc tamta strona może już nawet je usunąć, bo pewnie, jak mówię, facet mnie ogląda. Bo ja stał się ich warsztatem na koszt pana Józefa. Przeniesiony to jest na dystansie ponad 1500 km. Transport powrotny również odbył się na koszt pana Józefa, natomiast to była pana Józefa laweta, bo tak pracownik powiedział, że zresztą to był jego pracownik i laweta była ich. Czyli oni naliczają koszt, no spoko, ale 1500 km, 2000 euro do Austrii? Niech ktoś się wypowie, kto ma lawetę, ile coś takiego powinno kosztować z Warszawy do Austrii. Laweta, zawiezienie pojazdu. 2000 euro, to jest 8000 zł, coś takiego. Czyli muszę oddać za lawetę, muszę oddać za felgi. Czyli 2000 euro zażądał sobie klient. Uregulowane koszty szkody, wyznaczenie terminu. Do 15 maja wyznaczyli mi termin, żebym ja zwrócił te koszta. Istniejące szkody polegające zatem dochodzenia dalsze szkody lub polega przedłużeniu lub odrębnemu roszczeniu z kwotą 9738 euro, czyli oni chcą cały koszt. Czyli oni chcą, słuchajcie, za felgi, regenerację, za transport lawety, za moją pracę i za części, które są w tamtym pojeździe, czyli za części mam zapłacić ja, za rożen, który został zmontowany prawidłowo, za to wszystko, co zostało zmontowane prawidłowo. Tam nie było mowy o tym, że on przyjedzie na reklamację. Nie, tam nie ma reklamacji żadnej. Tam już jest sprawa. Tam on wysłał pismo. Prosimy o przelew wyłącznie na rachunek depozytowy środków pieniężnych należący do strony trzeciej naszego biura, rozumiecie? Czyli oni już chcą przelew. Ponadto jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów interwencji, za którą odpowiadasz naszej kancelarii, na kwotę 970 euro. Ja mam zapłacić 10 tysięcy euro, ponad 10 tysięcy euro, za to, że facet przyjechał do mnie, chciał wymienić rozrząd i inne elementy, gdzie mu to naprawdę zrobiliśmy rewelacyjnie, ja jestem tego pewien na 100% i na 100%, że felg nie uszkodziliśmy, bo mam na to zdjęcia i ja mam za to zapłacić. Nieźle, co? To jest po prostu wyłudzenie pieniędzy, szanowny panie, i ja muszę to zgłosić. Ja muszę to zgłosić, dlatego że, i przepraszam was wszystkich w koło, ale ja to zgłoszę z racji tego, że nie chcę, żeby ktoś z was miał podobny problem, a zaraz się okaże, jak ja to zgłoszę, to się okaże, że ten facet po prostu wyłudza pieniądze i ma może już kilka takich spraw. Dlatego zgłaszać trzeba takie rzeczy. Zgłaszać, to jest próba wyłudzenia pieniędzy. Żaden sąd nie zasądzi zwrotu całościowych kosztów, nawet jeżeli faktycznie byłaby uszkodzona ta felga. Zresztą ja pisałem, że ją zrobimy, później doszedłem do zdjęć, więc tak naprawdę fajnie, że jej nie uszkodziliśmy, się z tego powodu cieszę, ale jak widzicie, jeżeli chodzi o reklamację, ja się nie uchylam. Oczywiście może przyjechać, jeżeli okaże się, że jest to z naszej winy, że faktycznie jest tam gdzieś wyciek, my to zrobimy, my zwrócimy za lawetę, ale laweta nie kosztuje 2000 euro, no tak mi się wydaje, może jej kosztuje. Jak kosztuje, zwrócimy 2000 euro. Chodzi o to, jakie jest podejście ludzi. Jeżeli ktoś zobaczy, że jesteś dobry, to są tacy, co z ciebie wyssą każdy grosz. Są tacy, co cię oszukają i będą z ciebie ciągnąć, ile się da. I niestety, ale cierpią zwykli klienci. Normalni, uczciwi ludzie na tym cierpią. Teraz uczciwy człowiek przychodzi i ja żądam od niego podpisów, zatwierdzenia szkód pojazdu, robię zdjęcia, dużo różnych procedur, zabezpieczam śruby, robię zdjęcia zabezpieczeń, przyczepiam hologramy na rozrządy po to, żeby mieć tak zwany dupochron, za przeproszeniem. Przy wymianie oleju dynamicznej skrzyni chcę podpis klienta, że jest świadom, że może, że producent w niektórych modelach nie przewiduje wymiany i może być po prostu problem z jej działaniem i ja chcę mieć dupochron.
chodzi po prostu o takich ludzi jak pan Józef, który chce ode mnie wyłudzić pieniądze w moim mniemaniu i niestety cierpią na tym normalni ludzie. Ale zapytacie się, jak S4B5, o którym nagrywałem filmik, bo to nie jest jedna historia. No a ZS5 wyszło trochę inaczej. Stał sobie silnik na wieszaku bardzo długo, patrzyłem się na niego i trochę mi się go szkoda zrobiło, bo tam naprawdę sporo zostało zrobione. Dodatkowo, jak mówiłem z klientem, był vibe. I ja jestem człowiekiem, wiecie. Ja jestem człowiekiem, mam trochę takie inne podejście, nie stricte zarobkowe. Jeżeli ktoś ze mną porozmawia, dojdziemy do wspólnego porozumienia, okej, ja mogę przysiedzieć kilka dni, stracić pieniądze, bo pieniądze to nie wszystko, ale wyjść z twarzą z naprawy. I prawda jest taka, że uszkodzenia zostały, co znaczy pojazd został uszkodzony. Ja nie mam kamery w pojeździe klienta, nie wiem w jaki sposób zostało uszkodzone, ale klient, słuchajcie, ja też jestem taki głupek trochę. Zadzwonił w nowym roku i życzył mi, złożył mi życzenia. Fajnie, naprawdę. I to rozluźniło całą sytuację. No i zaproponowałem klientowi, że ja mu zrobię ten samochód za darmo. Po prostu zrobię mu za darmo całą usługę, nawet więcej, bo do filmu, który widzieliście ze S5, rozebrałem wiele elementów. Teraz musiałem mu to poskładać. Misa olejowa i pompę wymieniłem i tak dalej. I on zapłaci tylko za elementy, które były niezwiązane z tą usterką. Czyli na przykład uszczelniacze zaworowe, no to groszowe sprawy, bo one, słuchajcie, mogliśmy zostawić stare w zasadzie, prawda? No wiadomo, że uszczelniacz kosztuje złotówkę, by się wymieniło całość, ale na przykład za planowanie głowicy drugie, bo głowice były już zamontowane, klient zdecydował, że jednak jedną ściągamy, bo miała rysy ta strona, pasażera miała mocne rysy, ten wałek ciężko się kręcił i za demontaż, montaż nie zapłacił, ale zapłacił za głowicę. Ja zapłaciłem na przykład za wałek, który ciężko chodził po przeciwnej stronie, bo jest to wałek rurowy, jeżeli zostanie zagrzany, mógł spuchnąć, że tak powiem, dostał zawory, go uderzyły i się skrzywił, tak też się dzieje. Ja za ten wałek zapłacę, ja zapłacę za obudowy, ja zapłacę za swoją pracę, za obudowy rozrządu i za wiele elementów, które zostały na skutek tego uderzenia zniszczone, za zawory itp. itd. Klient zapłaci za rzeczy, które nie uczestniczyły, na przykład za olej, filtr oleju i niektóre z tych rzeczy, więc suma wyszła naprawdę niewielka. I w wolnym czasie ja ten silnik po prostu składałem. Ale samochód jest taki pechowy, że ja sam bym w to po prostu nie uwierzył, gdybym to nie nagrał, tego nie nagrał. Po złożeniu samochodu, samochód przestał odpalać. Odpalał, wszystko było fajnie i przestał odpalać. Dużo było problemów, więc zobaczcie filmik. W komentarzach zauważyłem pytania, jak S4B5, a w ten sposób one wygląda. Jest one składane, mamy majówkę. Mamy majówkę, zamiast wyjechać sobie na wakacje, na majówkę, to składam samochód. Ale jest to mój wybór, spokojnie, bo zaraz ktoś napisze, to trzeba by ujechać. Natomiast z klientem się dogadałem, bo pytacie w komentarzach, jak wygląda sytuacja z tym pojazdem, to już Wam odpowiadam. I szybko streszczę informacje dla osób, którzy nie oglądali materiału z tym pojazdem. A na początku ten samochód przyjęliśmy rok temu, tak, jeżeli dobrze pamiętam, na rozrząd. Wymieniliśmy rozrząd, przy wymianie rozrządu był problem z lewą głowicą, ciężko się obracała, wałek był zatarty i tak dalej. Samochód jest mocno zdekompletowany, dużo elementów jest do naprawy w tym pojeździe, mega dużo, wiele elementów zardzewiałych, wiele elementów się sypie w ręku, po prostu się łamie, sypie w ręku, począwszy od przewodów elektrycznych do przewodów wodnych, paliwowych i innych. Zobaczcie, tak to wygląda. Wszystko jest poparcie, ale to strzeli pewnie niedługo. Ja i tak miałem duży problem, bo silnik złożyłem na zasadach klienta. To znaczy, że nie chciał głowicy, którą zrobiliśmy, dlatego że trzeba było ją dalej wrzucić na obróbkę i tak dalej. No ale jest to dosyć taki ciężki temat. Tutaj macie wyszorowany
wyszorowane gniazdo, że tak nazwę, łożysko i cały wałek jest zniszczony i góra też jest zniszczona. Widzicie? O tutaj, góra też jest zniszczona, wyszorowana, dlatego to powinno iść do ponownej obróbki, ale no nie chcieli się tego podjąć, po prostu firma, która mi robi tą obróbkę, nie chciała się podjąć. Druga głowica jest ok, która była zamontowana. Na drugiej spuchł wałek i się skrzywił prawdopodobnie od uderzenia, więc dogadaliśmy się w sposób następujący. Elementy, które nie uczestniczyły w kolizji typu zawory, które klient już chciał mieć nowe, za zawory płaci klient. Za zawory, które uczestniczyły w kolizji płacę ja, za prowadnice, które uczestniczyły też ja, uszczelniacze, inne elementy nie uczestniczące w kolizji płaci klient, ale uszczelniacze na mojej stronie koszt pokryję ja. No to to groszowe sprawy, złotówka uszczelniacz. Ale zawory już są droższe. Natomiast, jak mówię, klient nie chciał tej głowicy, przepraszam bardzo, zdecydował, że kupi używkę i kupił używaną głowicę, przywiózł mi dwie do sprawdzenia, kupił, i ten element ja też za niego płacę, bo tutaj zostało wyrwane kawałek gniazda, jak widzicie, może nie samego gniazda, tyle co dół obity. Przywiózł mi wałki używane, przywiózł mi szklanki, przywiózł mi głowice i musiałam to wszystko złożyć. I tak się dogadaliśmy. Ja złożę mu to, podpisujemy pismo, że nie odpowiadam za dalszą pracę. Działamy na jego zasadach, ze względu na to, że głowice powiedziałam, że warto rozebrać, zawieźć na obróbkę, na sprawdzenie szczelności, na sprawdzenie głowicy, czy w ogóle są dobre, bo to są stare głowice używane. Nie zakładamy jak przywóz, więc po prostu założyłem tę głowicę jedną, bo jedna jest zrobiona, nasza, że tak to nazwę, no ale działa, na całe szczęście działa, czyli za darmo mu to zrobię, nie wezmę od niego ani złotówki za poskładanie tego pojazdu, tak się dogadaliśmy, bo najbardziej zarobi sąd i prawnicy, więc ja też jestem człowiekiem, zdaję sobie sprawę, że klient się wkopał w niezłe G z tym samochodem, dlatego ja poświęcę majówkę i mu to złożę. No, jestem na ukończeniu. Ale duży problem się pojawia z tym pojazdem. Dlaczego? Dlatego, że samochód uruchomiłem, wszystko fajnie chodziło i go zgasiłem, bo nierówno zaczął pracować. Zaczął tryskać mi, słuchajcie, paliwo. Musiałem uszczelnić przewody. Uruchomiłem, już było w porządku, zaczął pracować równo, chciałem go odpowietrzyć, nalałem płynu, wszystko, cacy i zgubił podciśnienie, musiałem wymienić przewód, no to już nie będę go liczył za ten przewód, kawałek, a niech ma. Dalej, uruchomiłem, wszystko ok, ciekło, to było wczoraj, 23, powiedziałam nie, nie wyrobię, po prostu nie wyrobię. I co się okazało, musiałem, na dole macie wymiennik ciepła, musiałem go, super, już kapie z niego płyn, musiałem go uszczelnić, bo ciekł olej z niego, kapał sobie, więc ściągnąłem filtr, wymiennik uszczelniłem, ale już widzę, że pojawił się płyn po odpowietrzeniu. Po odpowietrzeniu układu zaczęło ciec z magistrali tylnej, która jest wpięta i z głowicy klienta, właśnie z głowicy, nie wiem, cały czas szukam przyczyny, z czego to cieknie, mam nadzieję, że jakaś pierdoła. Ale jeżeli z głowicy, ja się wypisuję z tej naprawy i ja już nie rozbieram tego silnika. Ja nie robię tego silnika. Naprawa była nie po mojemu. Wiadomo, że to zostało splanowane, ale głowica może jest pęknięta. My tego nie wiemy. Ja wszystko poskładałem i samochód odpala, chodzi poprawnie, to później Wam pokażę. Natomiast jestem na etapie składania lamp i zderzaka. I uwierzcie, że tu nie ma do czego się doczepić. Wiele elementów jest połamanych. Wiele elementów jest połamanych. Zobaczcie, jak na przykład wygląda mocowanie do zderzaka. O, ja tu śrubę muszę dać. To jest drutowanie. To jest po prostu drutowanie. Z drugiej strony tak samo to wygląda. Zobaczcie, że jest śruba. O, i muszę skręcić. To jest po prostu drutowanie, ja czegoś takiego nie lubię. Ja lubię zrobić porządnie, natomiast tu nie da się porządnie, bo wszystko sypie ci się w ręku. Dobrym przykładem był ten przewód, który się łamał. One wyglądają jak te, one są twarde, sparciałe, plastikowe, popękane. Zobaczcie, ja tego wolę nie ruszać, bo to zaraz będę miał więcej roboty. Zaraz będę miał więcej roboty. Zawór jest odwrócony, ja też go nie ruszam. Tak jak do nas przyjechał, tak po prostu go oddaję. Ja, co wymieniłem jeszcze gratisowo klientowi, to przewód wspomagania, o tam jest głęboko, bo był uszkodzony. Klient przywiózł przewód, ja mu go wymieniłem, ale to są rzeczy,
na który już przymknę oko. A, jeszcze skleiłem mu z powarką do plastików osłonę nad kole, bo jest złamana i wiele takich innych elementów. Mówię, to jest drutowanie, to jest po prostu drutowanie. W międzyczasie ja wolałbym pojechać sobie w majówkę odpocząć, albo w międzyczasie zrobiłbym po prostu inne auto. Tak, więc tak to wygląda z tym samochodem, jeżeli ktoś pyta o S4 B5. Ten samochód dzisiaj wyjeżdża, mam nadzieję, bo olej nie cieknie, tylko płyn chłodniczy, zaraz to ogarnę. Poskładam ten front nad kole, wycieraczki, komputer jest w środku. Wszystko, no. Wszystko w temacie. No i jeszcze umyję ten samochód, no bo trochę przestał u nas, wiecie, no, a klient no, nie robi problemu. Nie robi, od razu mówię. Nie ma żadnego pośpieszania, żadnych dziwnych rzeczy, dzwonienia, więc jest w porządku. Tak się dogadaliśmy. W wolnej chwili mu to zrobię, pieniędzy za to nie wezmę. Odpalimy? Odpalimy go. Takie przytarcie z rozrusznika idzie, słyszeliście to? No, ale on sobie chodzi ładniutko. Góra trochę klepie, którejś głowicy. Albo to nie góra, tak delikatnie słyszę, ale on, wiecie, no, krótko chodził, ale płyn spierdziela, o. Idę go zgasić, bo chciałbym jeszcze go zrobić, niech on mi się nie nagrzewa i go sprawdzić. Przewód tylny został naprawiony, uszczelniony, stamtąd nie cieknie. Ale cieknie, słuchajcie, jak podniosę samochód ładnie, widać jakby niby z głowicy, tylko to nie jest z głowicy. Tam w środku głęboko jest magistrala wodna. Ja przyjrzałem się teraz na kamerce, wziąłem kamerkę, słuchajcie, tą endoskop malutką i tam jest rurka wodna i z tamtej uszczelki zapierdziela płyn i leje się tą stroną. Żeby to zrobić, trzeba ściągnąć doloty, trzeba ściągnąć kolektor ssący i trzeba wymienić o-ring. Rozumiecie to? Rozumiecie, o co chodzi? Także ja samochodem już wyjeżdżam, samochód jest zrobiony i klient niech jedzie do innego warsztatu. Ja już nie chcę tego samochodu robić. Nie chcę. Ja nie chcę robić, dlatego że są elementy, których ja nie ściągałem, których ja nie robiłem do głowicy, ale widzę, że będę musiał po prostu je ściągnąć, zdemontować i to zrobić. Wiąże się to z czasem, wiąże się to z kosztami i wiąże się to ze stresem, bo tu wszystko zacznie się łamać. Zobaczcie te pajączki, to Wam pokazałem. To wszystko zacznie się po prostu łamać, a części są niedostępne do tego pojazdu, więc jest wyciek, ale tu już inny warsztat będzie się z tym bawił. Wyjechałem samochodem, odstawiłem go na miejsce, niech sobie czeka. I chciałem jeszcze go sprawdzić w czasie jazdy wyjechać, więc pozamykałem halę, otworzyłem bramę i zobaczcie, nie odpala, nie odpala, rozrusznik padł, padł rozrusznik, fatum. No ale po majówce przyszedł klient. No i tak sobie porozmawialiśmy i przegadaliśmy 3 godziny przegadaliśmy i powiedziałam, dobra, mówię tak, dobrze pan przyszedł, bo w zasadzie ja miałam dzwonić i szczerze mówiąc, głupia sytuacja wyszła z tym samochodem, bo on nie odpala, a umówiliśmy się, że on będzie jezdny, dlatego też ja wjadę tym samochodem ponownie na podnośnik, tylko znajdę chwilę czasu i zajrzę, co tam się wydarzyło. Prawdopodobnie rozrusznik padł, ale jeszcze jedna rzecz, cieknie płyn. I jest to po prostu koszmar dla mnie, dlatego że z tym samochodem ciągle coś się dzieje. Po złożeniu ciągle coś się dzieje. Jedno zepsute, drugie zepsute, trzecie zepsute. I ciągle ten samochód mnie szkoli niesamowicie. Natomiast do tego modelu, jak wiecie, części nowych nie ma. Jest bardzo duży problem, bardzo niewiele nowych części. No ale do porozumienia doszliśmy, więc jak widać można, nawet jeżeli nie jest wina mechanika, można dojść do porozumienia, ale takich rzeczy, jak wstecz opowiadałem o panu, panie Józefie, nie lubię, dlatego też składamy po prostu pismo o popełnieniu, o próbie popełnienia przestępstwa i to trzeba zrobić. Przestępstwa, wyłudzenia.
Ale też to nie jest jedna sytuacja, bo wiecie, warsztaty czy jakieś usługi zawsze jest reklamacja. Nie ma sytuacji, że ktoś jest nieskazitelny i tej reklamacji nie ma, bo według mnie każda usługa gdzieś kiedyś miała jakąś reklamację. Nie ma ludzi, którym wszystkim się wszystko spodoba. Po prostu jeden lubi to, drugi lubi to, a trzeci jest rozczarowany, bo chciał co innego, więc zawsze te reklamacje są. Natomiast cieszę się, że mamy ich niedużo. Są takie, które były naprawiane, bo były podstawne, że tak to powiem, ale są takie niepodstawne. Niepodstawne, dobrze to nazwałem. Są takie, które nie miały związku z naszą naprawą. I taką naprawą jest na przykład pewien samochód, o którym jeszcze nie będę mówił. Natomiast chyba opowiem w którymś odcinku, ale też się nad tym zastanowię, bo jest takie jedno auto. No ale to może w przyszłości. To tak na szybko opowiedziałem o tej sytuacji, jaka się wydarzyła. I trzymajcie się ciepło, a ja idę się przebierać, idę do domu, bo jest 19 godzina. A jak mówiłem, majówki to ja nie miałem. Do następnego. Hej.